Dzień dobry, piękna pogoda, gorąca atmosfera na stadionie. Mecz zapowiada się interesująco. Czego chcieć więcej? Mówi Dariusz Szpakowski. Ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Dzisiaj czeka nas kolejny mecz rozgrywek Division Rivals. Zapowiada się dobry mecz. Mecz zapowiada się ciekawie. Zapraszamy Państwa na wspólne piłkarskie emocje. Ma szansę dograć w pole karne. To musi być gol. Bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Z wyczuciem na dobieg. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Gomez. Dzisiejszy mecz będzie jego setnym wyjściem na murawę w barwach tego klubu. Gratulacje dla Strzelał teraz na siłę i się trochę przeliczył. Ale do szczęścia zabrakło mu naprawdę niewiele. Lionel Messi. Dobra akcja z skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Czy będzie prowadzenie? Gol! Przepiękne uderzenie z woleja w wykonaniu Griezmana. Palce lizać. Obejrzyjmy to jeszcze raz, Darku, bo warto. Doskonała centra. Dostał piłkę tam, gdzie chciał. Złożył się idealnie i huknął z powietrza. Bramkarz miał mało do powiedzenia. Stadiony świata, takie gole są ozdobą futbolu. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Fatalny kick z bramkarza. Tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić. Ansu Fati. Skutecznie odebrał piłkę, ale wybił ją w aut. De Jong. Griezmann. I ponownie Luis Suarez. Van de Beek. Oddali piłkę rywalom. Pięknie go dostrzegł. Griezmann. Mało brakowało, a zdobyłby drugiego gola w tym spotkaniu. Świetnie się odnalazł w tej sytuacji, ale bramkarz nie dał się zaskoczyć po raz drugi. Van de Beek. Interesująco zapowiada się ta akcja. Mamy bramkę! Wyrównanie! A jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadku. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Niestety strata piłki. Luis Suarez. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. No, zaryzykował tutaj wychodząc z bramki, ale dzięki temu ocalił zespół przed stratą gola. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Kovacic. Pulisic. Piłkę ma Rodrigo. Rodrigo. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Czy będzie prowadzenie? Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Kovacic. Przy piłce Van den Beek. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Świetny odbiór na połowie rywala, jest szansa. Jest! Piłka w siatce! Przepiękna bramka! Chcę to zobaczyć na powtórce w zwolnionym tempie.
jak on to wszystko zrobił. Z pozorną nonszalancją, ale tylko pozorną, bo on od początku do końca był skoncentrowany. No, usiłuje wyłuskać piłkę Messiemu. Vipers przed szansą rzut rożnego. Krótko rozegrali rzut rożny. Antoine Griezmann. Tracą piłkę. Niezła okazja do kontry. Podłączają się inni zawodnicy. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Chwilowo zażegnali niebezpieczeństwa, ale będzie rzut rożny. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Ciekawe, jak to rozwiąże. Odgrywa do partnera. Mateo Kovacic. Ładne, prostopadłe podanie. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Luis Suarez. Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Rodrigo Moreno. Ależ teraz luka na skrzydle. Rodrigo. Będzie okazja do kontrataku. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Atak, strata. Pulisic. I będzie aut. Van Aanholt. Będzie wznowienie z autu. Złe podanie Messiego, strata. Gwizdek sędziego, faul, no i zobaczymy, co będzie dalej. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Griezmann. Lionel Messi. Dogrywa nieco za siebie. Dobra obrona Schmeichela. Był na posterunku, ale też zagrożenie nie było szczególnie duże. Po pierwszej połowie mamy 2-1. Grają w drugiej połowie, zespół Vipers musi włączyć piąty bieg. Nieudana akcja. Van de Beek. Rodrigo Moreno. Stracili teraz piłkę. Naciska ekipa Vipers, bramka coraz bliżej. Ofiarny blok. Kovacic. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Pulisic. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Piłka idealnie za plecy obrońców. Griezmann. Teraz Suarez. Zabrał mu tę piłkę. Van de Beek. Przy piłce Van den Beek. Ależ go wypatrzył. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Griezmann. I przy piłce Suarez. Vipers coraz bliżej do bramki rywali.
bez piłki Vipers. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No uwaga, strzał, ale zablokowany. Suarez, Antoine Griezmann. To może być wyrównanie? Dobra interwencja we własnym polu karnym. Ładnie pomyślane. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Tracą piłkę. Griezmann. Luis Suarez. Ale znakomicie obronił. Ten strzał, brawo! Marny występ tego zawodnika, nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. To może być wyrugająca bramka. Op, Ansu Fati. Tak, to jest bramka! Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku, odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić, dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. Oglądamy dobre spotkanie, wiele się tu dzieje, są dynamiczne akcje, są bramki. Na razie trudno wskazywać faworyta do końcowego zwycięstwa. Tu jeden błąd może zaważyć na wyniku. Zobaczymy, kto pierwszy go popełni. Czy będzie prowadzenie? Co za obrona najwyższej klasy, parada. Do grania piłki z rzutu rożnego. Ach, gdyby to wpadło, byłby gol. Dobrze się złożył do tego uderzenia głową. Zdołał uniknąć zbyt wysokiej trajektorii, ale cóż, bramka okazała się odrobinę za wąska. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Dobrze, biega na wolne pole. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. W ostatniej chwili sami państwo widzieli. Myślałem, że będzie gol. Kapitalna interwencja obrońcy. Gospodarze szansa na objęcie prowadzenia. Nie ma gola. Tak był teraz bliski szczęścia. Dobry pomysł. Ładny, plasowany strzał, ale jednak obok bramki. Ponownie, celnie podaje. Musiał wrócić po piłkę do środkowej strefy. Przechwycili przeciwnicy. Van Aanholt. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Dobra okazja do oddania strzału. Doskonale zachował się Ter Stegen. Nie dał się...
pokonać w groźnej sytuacji. Trener woła zawodnika z rozgrzewki, będzie zmiana. Głęboka wrzutka, rzut rożnego. Ale znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Wyczuł go bezbłędnie, nie dał się oszukać. Wspaniała obrona, widać tutaj było jego doświadczenie. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopilnują swoich i mamy bramkę. Fantastyczny strzał po ziemi. Przy takim uderzeniu bramkarz zazwyczaj niewiele może zrobić. No, jak utrzymają takie tempo zdobywania goli, może być ciekawie. Zobaczymy, na razie dwie szybkie bramki. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. Zwyczył się na dobieg, sporo miejsca na skrzydle. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Na dalszy słupek posłana piłka. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Wznowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Ostatnie 5 minut przed nami. I strata piłki. Mbappé przed szansą. Ansu Fati. Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. Dobry, wysoko postawiony pressing. Jest szansa. De Jong. Prostopadle za linię obrony. To może być bramka kontaktowa. Nie ma bramki, to był słupek. Piłka wraca do gry. Gol! Niesamowite! Co oni tutaj zrobili? I koniec meczu, proszę Państwa. Ekipa gości liczyła chyba w tym spotkaniu na co najmniej punkt. Całkiem dobrze im szło, ale jednak w końcówce zmęczenie dało chyba o sobie znać. Zabrakło szczęścia i tych paru minut. No, dzisiaj chyba przeszedł samego siebie. Naprawdę fantastyczny występ. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje.